Hej, hej, dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, dziś będzie szałciał, bo dzisiaj będzie makijaż. Nie, żaden tutorial, nie, to za duże słowo. Będę się malowała i będę odpowiadała Wam na pytania, które zadaliście ostatnio pod zdjęciem na Instagramie. I są dwa zdjęcia z pytaniami. Jedno właśnie, no ja zadałam po prostu, żebyście mi zadawali. Dodałam, żebyście zadawali mi pytania w komentarzach. Tak też uczyniłyście. Dziękuję pięknie każdej osobie, która zadała pytanie. I następnie drugie zdjęcie było z Mateuszem i pytania miały dotyczyć nas, do nas miały być po prostu pytania, więc z Mateuszem nagramy, a ja dzisiaj właśnie nagram dla Was. Myślę, że pytań jest tylko zaledwie kilka, więc super. No i będę się malowała i tak sobie po prostu z Wami rozmawiała. Na początek podkład. Ostatnio używam tego podkładu, ale myślę, że on. Jakaś w ogóle mam jakąś inwazję os. Jejku, ile my mamy os w domu? Codziennie to po trzy po prostu. Także ten podkład to jest satin mat od Eveline, ale ja go mam chyba trochę za ciemnego, więc sobie troszeczkę zmieszam też z Eveline, ale Selfie Time, ogólnie te Selfie Time uwielbiam podkłady, także już mi się kończą w sumie. Jeden mam cały, bo jeden dostałam w ogóle w bardzo jasnym kolorze, a te dwa sobie w ogóle mieszam, trójkę i piątkę. Musiałam sobie chyba kupić czwóreczkę. Dobra, słuchajcie, pytanie. Paulinko, pamiętam jak kiedyś wspominałeś, że korci cię, żeby zrobić brwi permanentne. Permanentne, tak. Czy nadal o tym myślisz? Ja jestem umówiona na koniec września i już nie mogę się doczekać. Dobra, dobra, to są dwa pytania. Jeśli chodzi o brwi, to słuchajcie, podobają mi się, chciałabym mieć zrobione, ale powiem Wam, że cena ceną, bo to wiecie, jak się fajnie skóra odpowie, fajnie się to przyjmie, no to można mieć spokój z brwiami na dość długo i wiecie, przeliczając to wszystko jest ok. Natomiast nie wiem, jaki jest dokładny okres leżenia i czekania, aż pani wykona te brwi, ale moja przyjaciółka Martyna miała robione brwi i słuchajcie, pierwsze jak Cześć miała. kochani! Czy chcielibyście może Q&A w wykonaniu ze mną? Nie! Weź, wyjdź stąd, chłopie. Tak, to była zapowiedź drugiego Q&A, więc słuchajcie, wracając, mnie to będzie podsłuchiwał, bo on lubi mnie podsłuchiwać. Dobra, słuchajcie, przerywniki. Więc do brzegu Paulina. Pewnie wiecie, to ile trwa ogólnie cały ten zabieg i tak dalej, zależy od gabinetu. No ale moja właśnie przyjaciółka Martyna robiłaby i słuchajcie, ze wszystkim zmierzeniem, z tym rysunkiem, z wyborem koloru i tak dalej, tak dalej. Łącznie to wszystko trwało 3 godziny. Nie wyleżałabym, nie dałabym rady tam po prostu wyleżeć, wysiedzieć 3 godziny, ze względu na to, że ja ogólnie. Myślę, że to jest spowodowane nerwicą. Znaczy nie myślę, tylko jestem pewna. Ja nie mogę być wiecie, w jakimś miejscu konkretnym, nie wiem, udać się, czy gdzieś by mnie posadzono w miejscu, gdzie ja nie mogę wyjść przez dłuższy okres czasu. Ja muszę mieć, wiecie, taką jakby wolny wybór. Po prostu ja muszę mieć taką pewność, że ja mogę z danego miejsca w każdej chwili wyjść. Bez żadnego problemu, wiecie, bez konsekwencji, że tak powiem, nie? Że no, potrzebuję i wychodzę. Także no, dla mnie 3 godziny po prostu no, nie dała rady bym po prostu psychicznie, niestety. Więc powiem Wam, że no, dlatego to jest dla mnie skreślone, chyba że ktoś kiedyś wynajdzie sposób, żeby robić te brwi szybciej, no ale myślę, że to jest raczej nierealne. Wiecie, no tam ja słyszałam, że ktoś tam robił w godzinę z hakiem, ktoś tam 1,5 godziny, no ale nawet dla mnie taka godzinka, może bym, nie wiem, jakieś leki uspokajające zażyła, to być może wtedy byłoby mi prościej, ale tak na żywca, no raczej nie bardzo. Słuchajcie, a drugie pytanie dotyczy mieszkania, domku. Czy nie myśleliście, żeby w przyszłości sprzedać mieszkanie i wybudować domek gdzieś w waszej okolicy, żeby chłopcy mieli swoje pokoje, a wy sypialnie tylko dla siebie? My, jak pewnie wiesz, mieszkamy za granicą, ale bardzo mi się marzy mały domek, dosłownie mały w Polsce. Pozdrawiam cię serdecznie, kochana. Pozdrawiam ciebie również. I tak, jeśli chodzi ogólnie o marzeniu o domku, no to oczywiście, że mam takie marzenie, Mateusz też. Tyle, że wiecie, patrząc na to, że Aleks ma 13 lat skończone,
Sorki za hałasy. Chłopaki tam, w sensie Mateusz z Ignasiem. Mateusz, Aleks ma skończone 13 lat, nawet za 2-3 lata. Wiecie, to już będzie młodzież. A wiecie, jak z młodzieżą jest. I ogólnie z młodymi ludźmi, raczej z rodzicami mieszkać nie chcą. No niektórzy zostają, ale no raczej tak próbuje się młodzież usamodzielnić. Początki z rodzicami, ale później gdzieś tam wyfruwają z gniazda. A więc wiecie, ja może widzę tutaj nawrotną matkę, ale domku bym nie budowała ze względu na dzieci, jak już w ogóle bym się kiedykolwiek zdecydowała. No bo dzieci no często gęsto wypływają i wylatują. Więc ja na pewno jakbym kiedykolwiek by się zdarzyło tak, że mogłabym budować domek, to nie budowałabym dużego domku, naprawdę mały domek. Zgrabny, taki wiecie, żeby nie było tak, że później będę się ganiała z Mateuszem w przyszłości po tym domku, więc to. Następnie słuchajcie, ja jakbym nawet za, nie wiem, 5 lat sprzedała mieszkanie, no to słuchajcie, my wzięliśmy to mieszkanie, kupiliśmy na kredyt hipoteczny, no i słuchajcie, no wiadomo, że kredyt trzeba spłacić, więc nawet jakbym sprzedała to mieszkanie, no to część poszłaby na kredyt hipoteczny, a szczerze powiedziawszy, wybudować w tych czasach mieszkanie, nawet mały domek, to nie jest mała sumka, to jest naprawdę, to są ogromne pieniądze, jeszcze w ogóle w tym roku chyba, tak, po nowym roku, wszystkie rzeczy takie budowlane poszły, no po prostu dosłownie jeszcze raz w górę, tyle co kosztowały, także no, za parę lat to wybudowanie takiego domku, to już chyba będą mogli sobie pozwolić ludzie naprawdę majętni, więc... Może jakbym wygrała w lotka, ale tak raczej myślę, że no po prostu finansowo nie byłoby nas stać na tą chwilę. I teraz następne pytanie też w temacie powiedzmy remontu, mieszkania i tak dalej. Macie jakiś pomysł na przerobienie mieszkania, jak Ignaś dorośnie i już i będzie już za duży, żeby spać w łóżeczku i dorośnie, no jeszcze nie dorośnie, mam nadzieję. Łóżeczku i w ogóle z Wami w pokoju, żeby spać. Sorki za to pytanie, ale wiem, że Ty lubisz zmiany, przemeblowania, więc zaciekawiło mnie, co wymyśliłaś. To jest bardzo fajne pytanie, słuchajcie, i my w ogóle na ten temat myślimy już od długiego, długiego czasu. I pomysł na zorganizowanie tego wszystkiego jest dużo. Myśleliśmy nawet, wiecie, padło takie gdzieś tam pomysł, żeby może zamienić się z kimś tutaj na duże mieszkanie, bo ale no wiecie, gdzieś zamienić się, no ale to też związałoby się, wiecie, z jakimś tam dodatkowym kosztem, no bo wiadomo, że różnica mieszkań, cen mieszkań jest. Do tego wiecie, no mieszkanie trzeba było od nas też remontować, bo ja jakoś sobie nie wyobrażam sytuacji, że kupuję mieszkanie od kogoś i się wprowadzam tak, jak ktoś mieszkał. Ja tutaj, jak żeśmy się wprowadzali, to całe mieszkanie było wszystko od nowa remontowane, więc no to by był na pewno też jakiś koszt i to nie mały, to po pierwsze. Później sobie myślę, że dobra, no jakbyśmy kupili większe mieszkanie, to nie jest dużo, bo 81 metrów, ale ja już sobie myślę, że wiecie, różnie być może gdzieś tam w przyszłości, nie wiem, Aleks na przykład usamodzielni się, będzie chciał gdzieś mieszkać indziej, nie wiem jak będzie za parę lat, jaki on będzie miał pomysł na życie, co on będzie robił. Kredka z Vibo. Być może wyfrunie szybko z gniazda i wiecie, kupowanie mieszkania większego, jak ma się już trochę starsze dzieci, to takie trochę mija się z celem. Jakby dzieci były mniejsze, nie wiem, miałabym 5-letniego Aleksa, 3-letniego Ignasia, to na pewno bym się zastanawiała, powiem Wam, nad zmianą mieszkania na większe i to bardzo, bardzo, bardzo poważnie, ale mając już Aleksa takiego, powiedzmy, w wieku młodzieżowym, to jakoś tak, nie wiem, no nie chciałabym później zostać w dużym mieszkaniu, sama we dwójkę z Mateuszem, nawet jak będziemy tam, powiedzmy, starsi kiedyś. Słuchajcie, bo mi się rozładowuje bateria, przecież ja podłączyłam to. Dobra, ładuje się, bo coś mi się nie ładowało. Także słuchajcie, no było takie, był taki pomysł, żeby coś takiego, no ale tak jak Wam wytłumaczyłam, nie, raczej nie. No i słuchajcie, myśleliśmy jak ogarnąć to tutaj wszystko, żeby wiecie, chłopaki w przyszłości mieli swoje pokoje. No i chyba na pokoje chyba nie da rady, bo najpierw myśleliśmy, że wiecie, no Aleks będzie miał mały pokój i Ignasiowi zrobimy tutaj, a my będziemy mieli wtedy, no po prostu będziemy spać w salonie, ale stwierdziliśmy, że będzie, wiecie, a dlaczego ja mam większy, a dlaczego ja mam mniejszy i po co kiedyś jakieś takie niesnaski, dogaduszki, że wiecie, a to Ignaś miał większy pokój, a ja miałem mniejszy, wiecie, jak to z dzieciakami jest. Więc stwierdziliśmy, że może zrobimy im wspólny pokój tutaj, a my przeniesiemy sobie sypialnię, będziemy mieć taką małą sypialnię po prostu w małym pokoiku, tam gdzie ma Aleks, będzie sobie wszystko tam zmienimy tapety i tak dalej, i tak dalej.
No i można by było tak zrobić, ale wtedy ja na pewno nie miałabym swojego miejsca do makijażu. W ogóle no tamto łóżko raczej by nam się nie zmieściło, takie większe, trzeba byłoby mniejsze kupować. No i tak jakoś kurczę, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie byłam przekonana co do tego pomysłu i chcieliśmy tutaj chłopakom zrobić pokój. Najpierw myśleliśmy, żeby przedzielić jakąś ścianką, później, że tutaj przez środek, tutaj w tą stronę, to naprawdę tak kombinowaliśmy, tak dużo myśleliśmy na ten temat, że tak naprawdę powiem wam, sama nie wiedziałam, nie wiem po prostu, jakie byłoby lepsze wyjście. A ostatnio tak gadaliśmy sobie z Mateuszem i z Aleksem nawet właśnie, że chyba zrobimy tak, no w niedalekiej przyszłości, nawet bliskiej, bo Ignaś już teraz 3 latka kończy, więc wiecie, no spokojnie może spać z Aleksem w pokoju. Ja nie jeszcze w ogóle jedną opcję widziałam taką, że Ignaś na razie miałby, wiecie, zabawki tam, gdzie ma, czyli w salonie, a spałby z Aleksem w pokoju, wiecie, łóżko podwójne albo piętrowe. Ale no to szybko raczej, szybko z tego pomysłu zrezygnowaliśmy. Chyba taki był, myślę, że najgorszy z tych wszystkich pomysłów, aczkolwiek nie jakiś zły bardzo, no ale no uznaliśmy, że nie. No i stwierdziliśmy, że właśnie będziemy robić im wspólny pokój tutaj w sypialni, ale my nie będziemy przenosić się z sypialnią do małego pokoiku, tylko po prostu my będziemy w salonie spać, a w małym pokoiku zrobimy, wiecie, tą szafę dużą przeniesiemy, damy tam szafę, komody, ja będę miała biurko do malowania i po prostu to będzie takie, wiecie, troszkę, wiecie, nie wiem czy garderobą to można by było nazwać, ale takim właśnie miejscem, gdzie ja będę mogła spokojnie sobie usiąść, pomalować się, może kiedyś jakiś biznesik swój otworzyć, nie wiem, zobaczymy. No a chłopakom tutaj zrobimy wspólny pokój. No, najlepiej byłoby mieć 2 pokoiki, żeby oni mieli osobne pokoje, ale wiecie, tak zaczęliśmy rozmawiać i w sumie gadaliśmy tak z Mateuszem sobie, że tak naprawdę kurczę, kiedyś było tak, że rodzeństwo, wiecie, miało jeden pokój, czasami było trójka rodzeństwa, czasami czwórka rodzeństwa w jednym pokoju, jakoś się godzili, jakoś żyli i wszystko było ok, a teraz wszystko stało się takie, wiecie, wygodne, że dzieciaki muszą mieć swoje pokoje, osobne pokoje, każdy, najlepiej duże jeszcze, każdy w ogóle telewizor w pokoju, no bo jak to, żeby jeden miał, a drugi nie. No i powiem wam, że nie wiem, jakoś tak stwierdziłam, że zrobimy im tu wspólny pokój. Jak Aleks kiedyś będzie potrzebował, wiecie, jakiegoś takiego, nie wiem, będzie chciał zaprosić jakichś tam kolegów, czy nie wiem, znajomych, to po prostu, wiecie, Ignaś pójdzie do nas tam i Aleks będzie wtedy miał tutaj pokój dla siebie. Zobaczymy. Eveline. To też Eveline, słuchajcie. To ja miałam zrobić w ogóle, który kolor ten chyba to był. Wczoraj nakładałam sobie właśnie o ten. Ten tutaj. Obok tego rudego. No i wiecie, to wszystko jest do dogadania, wszystko jest do ogarnięcia. No i zobaczymy po prostu, jak to będzie. Bo, no mówię, ja nie wiem, jak to będzie w przyszłości. Jak tam, czy te moje dzieci będą chciały ze mną być, czy nie będą chciały być, czy będą na swoje szły. Jak to będzie wyglądało. Także wiecie, nie myślę o żadnym wielkim ani mieszkaniu, ani domku. Absolutnie, bo to no, nie ma sensu. No a myślę, że takie rozwiązanie nie będzie jakieś złe. Aleks w ogóle był zachwycony na tą chwilę. Myśleliśmy, żeby, wiecie, takie coś zrobić może bliżej wiosny, w przyszłym roku. O, może coś już na jesień. No zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądało. No ale taki mały plan się pojawił i tak sobie myśleliśmy, że może tak to wszystko rozwiązać. No bo mamy przestrzeń, jaką mamy. Więc no myślę, że można to jakoś pogodzić i może to fajnie wyglądać. No a jak to wyjdzie, wiecie, w efekcie końcowym, to się wszystko w ogóle okaże dopiero. No. Dalej, masz taki czas w ciągu dnia, tygodnia, który lubisz najbardziej i regularnie celebrujesz. Dla mnie takim momentem jest sobotnie śniadanie na wypasie, które choćby nie wiem, co musi być wyjątkowe po całym tygodniu pracy. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i całą rodzinkę. Wiecie co? Chyba nie mam takiego momentu. A czy wiecie co? Może inaczej. Ja ogólnie staram się, żebyśmy obiady jedli razem. Jak Mateusz ma pierwsze zmiany, bo jak ma drugie zmiany, to nie ma możliwości, bo on wychodzi już o 12 do pracy, ale jak mamy pierwsze zmiany, to staram się, żebyśmy ten obiad zjedli razem. No chyba, że Mateusz na przykład da znać, że wróci później niż powinien wracać, no to wtedy my zjadamy, ale staram się naprawdę, że jak tylko mogę, żebyśmy po prostu razem zjedli obiad. Wiecie, żeby wszyscy byli przy stole. No, już wiecie, sobota czy niedziela, to już raczej staram się, żeby na pewno tak było. No chyba, że takie jakieś są wyjątkowe sytuacje, nie? Ale raczej staram się, żeby to było. To może być, może to mogłabym nazwać taką
będzie taką, takim naszym rytuałem i chwilą, która dla mnie jest ważna, no to można powiedzieć, że tak ją też celebrujemy. Czy będzie więcej vlogów? Kurczę, staram się jak mogę, ale wiem, że czasami daje ciała, no ale... Aha, jeszcze chciałam napisać, że wyglądasz pięknie w takich włoskach. Dziękuję bardzo. Ktoś się mnie pyta, czym się zajmuję zawodowo? Czym ja się zajmuję zawodowo? Ktoś chyba nowy albo nie wiem. Bo zawodowo się niczym nie zajmuję, takim typowym zawodem, nie wiem, wyuczonym albo na pełen etat. Jestem mamą wychowującą dzieci, gospodynią i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co się wiąże z domem. Jak poznałaś Mateusza? My poznaliśmy się z Mateuszem, słuchajcie, w dzieciństwie. Mówiłam wam kiedyś. Jako wiecie, malutkie dzieci to już się znaliśmy, ale wiecie, nie pamiętaliśmy tego. A później, myślę, Mateusz ma chyba 13 lat, a miałam 15. I Mateusz tutaj przyjeżdżał do babci, bo ma babcię na osiedlu na wakacje. No i tak się spotkaliśmy i tak się zakolegowaliśmy naprawdę bardzo mocno. W ogóle mieliśmy taką paczkę tutaj wspólną. Były dziewczyny, byli chłopaki. No i się tak powiem, no tutaj mocno kolegowaliśmy, kumplowaliśmy i Mateusz przyjeżdżali tutaj na wakacje. Mateusz z bratem, więc powiem wam, że naprawdę znamy się od bardzo, bardzo dawna. Później byliśmy w związku takim, wiecie, nastoletnim. No, no i teraz jesteśmy ze sobą. Także u nas, widzicie, stara miłość nie rdzewie, jak to się mówi, jak to głosi przysłowie. No, dalej. Pozdrawiam cię gorąco, też pozdrawiam bardzo was gorąco. Ktoś się mnie też w ogóle pytał, bardzo często pojawia się pytanie, słuchajcie, zaraz jeszcze przeczytam jedno, na temat moich włosów. Co ja mam za kolor na włosach? Słuchajcie, ja ostatnio w ogóle mam odrost, już musiałabym kupić jakąś farbę. Ja ostatnio farbowałam włosy farbą fryzjerską, którą miałam. Jeszcze co sobie kupowałam, jak miałam włosy takie jasne, blond i krótkie. W ogóle pamiętacie od nasady takie mega ciemne i później jaśniejsze, blondowe, takie chłodne. Z tego, słuchajcie, jak to się nazywało? Jest Make Up Revolution, a tam to jest... Kurde, jak te farby się nazywają? Nie przypomnę sobie, ale no farby fryzjerskie miałam i ja miałam, słuchajcie, jeden miałam 7, siódemeczkę, miałam 8, 8NB i w ogóle takie jakieś oznaczenia i powiem wam, że właśnie sobie tymi farbami farbowałam przez ostatni czas włosy, ale muszę wam powiedzieć, że te farby bardzo szybko się zmywają, bo one wychodzą mi takie zazwyczaj taki powiedzmy średni brązik, a po jakichś 2-3 myciach już mam takie jasne. Chociaż muszę wam powiedzieć, że dostaję dużo komplementów na temat koloru moich włosów aktualnego. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo to jest kolor mega, mega zmyty i raczej podkreśla niestety suchość moich włosów, no ale dużo osób się mnie pyta o ten kolorek. No, więc to jest, słuchajcie, u mnie na głowie to już jest, nie wiem, to już się nie da powiedzieć jednego kolorku, bo jak ktoś, wiecie, farbuje sobie włosy a regularnie u fryzjera tym samym kolorem, to może mówić o, wiecie, kolorze włosów, a u mnie to jest, wiecie, sino-koperkowy róż, pomieszanie z poplątaniem. No, także słuchajcie, tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, ja sobie wytuszuję rzęsy, żeby tutaj nie tuszować przy was, bo ogólnie nie umiem, jak tuszuję rzęsy, to nie umiem się skupić na samym tuszowaniu i albo mówieniu, bo chciałabym, wiecie, nie sobie tak, wiecie, czy dziecko we mgle, że mówię i nie wiem, o czym mówię, więc sobie szybciutko wytuszuję rzęsy, bo właśnie jak tuszuję rzęsy, to taka jestem bardziej skupiona na tym tuszowaniu, a nie na gadaniu, więc... A jeszcze sobie przeczeszę brwi tym produktem też z Eveline, słuchajcie, no. Kurde, no! Poczekajcie, ja mam tego podkład Eveline, puder miałam z Debory, Wet n White miałam korektor, bo nie wiem, czy wam pokazywałam. Cienie to była marka Eveline, słuchajcie, brwi Eveline i Vibo kredka. Bronzer, który nakładam, to był Hean, ta od Natalie Beauty. I będę nakładała tuż do rzęs też marka Eveline. Naprawdę lubię markę Eveline. Serio. I nawet właśnie się ostatnio zastanawiałam w drogerii, bo w Rossmanie w sumie, bo chciałam sobie kupić szczotkę do masażu ciała. Już byłam 3 razy i tej szczotki nie ma. Nie wiem, kurde, kiedy ona będzie. W każdym razie i zastanawiałam się, jak sobie podkład teraz kupić. No i chyba kupię te z tego, te Selfie Time.
Naprawdę ja je bardzo lubię, naprawdę kurczę. One mają fajne krycie, fajnie wyglądają, nie wysuszają, nie osadzają się brzydko te podkłady. No mówię podkłady, bo mam trzy kurde kolory, ale o podkładzie mówię. No i fajnie się utrzymuje, ładne mają takie kolorki. Nie jakieś wiecie pomarańczowe, nie jakieś różowe. Nie wiem, chyba po prostu kupię te. Także dobra, tuszuję te rzęsy i mówię te, bo może w dwóch kolorkach sobie kupię. I zaraz do Was wracam. Dobra, i słuchajcie, makijaż mam gotowy. Wczoraj właśnie sobie taki makijaż strzeliłam. W ogóle ostatnie kilka dni się maluję. Powiem Wam, że pogoda jest taka do bani, że po prostu trzeba się jakoś na duchu podnosić. Więc oj, makijaż zawsze dobra sprawa do polepszenia humoru. Człowiek ładniejszy od razu jakoś tak milej, jak się gdzieś tam przechodzi koło lusterka. Dobra, słuchajcie, ostatnie pytanie dotyczy diety, jedzenia. Ile posiłków dziennie jesz i o której godzinie jesz ostatni? Ja może Wam powiem ogólnie o mojej diecie aktualnej. Będzie akurat tutaj zawarte, jak ktoś będzie się pytał, to będę miała gdzie odesłać, bo pojawiają się takie pytania gdzieś we wiadomościach. I słuchajcie, ja jestem na tak zwanej, powiedzmy, diecie refluksowej, czyli diecie, która nie można jej napisać, wiecie, w jednej książce i mieć taki wzór, którym można się kierować, bo jest to dieta, która czasami wyklucza więcej rzeczy, czasami wyklucza mniej. Jedni pacjenci mogą jeść, strzelam, szpinak, inni pacjenci nie mogą jeść szpinaku, to wszystko trzeba dopasować do siebie, więc ja eksperymentuję, duże słowo, ale tak to nazwijmy, z moją dietą. I po prostu jeżeli coś wprowadzam, co gdzieś tam powiedzmy może być pod znakiem zapytania, no to czekam i obserwuję, aczkolwiek bazuję na takich bezpiecznych rzeczach, które nie wywołują refluksu, nie powinny wywołać, aczkolwiek też tak być nie musi, więc to jest taka sprawa indywidualna, ale wykluczyłam napoje gazowane, mało piłam, zdarzało się mega sporadycznie, teraz ja naprawdę piję wodę od dłuższego czasu i no i tak naprawdę na tej wodzie bazuję, ale no absolutnie nie sięgam po żadne napoje gazowane. Kawa odrzucona całkowicie, piję tylko i wyłącznie kawę Inkę, następnie słodycze typu czekolada, batony, cukierki itd., itd. Oczywiście jakaś landrynka, zdarzy się lody, no nie odmówiłam sobie lodów latem, więc jadłam, ale raczej wybieram lody, wiecie, jakieś śmietankowe, gałkowe, no zdarzyło mi się kilka razy zjeść Gullivera z czekoladą właśnie i to był mój grzech, ale tak jak wcześniej gdzieś tam potrafiłam iść i kupić sobie batona, Twixa czy Snickersa, no to już absolutnie i jeśli chodzi o cukier, to tylko i wyłącznie do kawy, którą piję 3 razy, może 4 razy w tygodniu, czasami 2 razy, zależy, czasami raz jak tylko idę do babci w niedzielę, więc wykluczyłam takie rzeczy drażniące, pomidory, rzeczy właśnie z pomidorów, z przecierów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo długo, bo to w sumie od kwietnia, czyli powiedzmy do teraz, nie jadłam w ogóle pomidorów, w ogóle. Teraz mi się zdarzyło kilka razy, wiecie, gdzieś w sałatce tam, ale to tak, nie wiem, 2 kosteczki, 3 kosteczki. Dzisiaj na przykład na śniadanie zrobiłam sobie kanapkę z awokado z szynką, a drugą sobie zrobiłam z awokado i dałam plaster pomidora, więc tak wiecie, malutko, żeby mój żołądek nie zauważył, że coś tam może się dziać. Aha, tłuszcze nie smażę na tłuszczach, wszystko gotuję, mięso od razu wrzucam na wodę, dodaję jakieś tam przyprawy, oczywiście delikatne, nie jem ostrych rzeczy i to wszystko właśnie w obróbce takiej wodnej nie smażę. Albo piekę też w piekarniku, też prosta sprawa. No i słuchajcie, posiłków staram się jeść 5. Ale muszę Wam powiedzieć, że jest to dla mnie naprawdę trudne. Ja odkąd w tamtym roku w lipcu zdecydowałam się, że chudnę, nie wiem, co się ze mną stało, że ja takie rzeczy zaczęłam wyprawiać, no ale zdecydowałam się na to, bo chciałam, wiecie, zrobić brzuch. No ale niestety po chyba 2 ciążach i cesarce, jednej cesarce, ten mój brzuch nie jest mi pisany, żeby sobie zrobić taki, o jakim marzę. Więc no mimo tego, że schudłam, teraz waży 56, czasami 55,5 kg, to brzuch nie jest idealny, więc no wyszło na to, że tak naprawdę no u mnie chyba nie kwestia chudnięcia, czy no teraz ograniczyłam tłuszcze, czy tłuszcze. Tłuszczy w diecie, tylko po prostu no być może tak już mam, taka moja budowa i nic się z tym zrobić nie da, no ale no, chciałam schudnąć, więc schudłam i od tamtej pory jak zaczęłam chudnąć, to powiem Wam, żeby przytyć, to jest dla mnie wejście jak na Mount Everest. Dodatkowo od kwietnia miałam bardzo problemy
z brzuchem, z żołądkiem, z jelitami. I jeszcze wtedy suwam, bo ważyłam właśnie 59 kg jeszcze początkiem roku i teraz suwam do tych 56-55,5 w zależności. I powiem wam, że właśnie no, kłody pod nogi mam rzucane właśnie przez tą dietę i w ogóle wszystko, bo nie mogę przytyć, bardzo bym chciała, ja bym chciała ważyć te 59, 58, 59 kg, czuję się wtedy najlepiej, to jest chyba moja taka waga, która fizycznie się dobrze czuje i czuje się psychicznie i mając brzuch przy 56 czy przy 58 kg nie widzę jakiejś ogromnej różnicy, więc słuchajcie, tak to wygląda, nie jadam często tych 5 posiłków, bo po prostu nie jestem w stanie zjeść ich, aczkolwiek staram się jak mogę, żeby 4 to jem zawsze, a 5 tak czasami właśnie wpadnie, może nie tyle co posiłek, ale jakaś przekąska, jeśli gdzieś tam godzinowo mi to fajnie wyjdzie, no nie zawsze mi wychodzi, no ale staram się. Ostatni posiłek jem między 20:30 a 21:00, później 2 godziny później idę spać, żeby to było, wiecie, też tak bezpiecznie dla żołądka. No, także tak to wygląda, wiecie, pokrótce. Nie jest to prosta sprawa, nie jest to miła sprawa, nie jest to fajne, wiecie, tak się ograniczać, stać przed lodówką i wiecie, wymyślać, co tutaj mogę zjeść, a czego nie mogę zjeść, naprawdę jest to mega wkurzające, czasami po prostu ja sobie myślę, kurczę, jakbym nie chudła, to bym po prostu niekiedy nie jadła, nie wiem, odpuściła sobie, zjada 2 albo 3 posiłki, bo mi czasami tyle wystarcza, a tutaj przez to, że niestety mój organizm bardzo szybko reaguje na małą ilość kalorii i ja naprawdę szybko tracę kilogramy, muszę po prostu jeść i zaraz, wiecie, widzę, że gdzieś tam z wagi zlatuje. No ja sobie nie mogę pozwolić na jakieś, nie wiem, takie dni, gdzie jem, nie wiem, 2 posiłki albo 3, bo czasami jest tak po prostu, że to też zależy od cyklu miesiączkowego, że po prostu czasami się nie chce jeść. Czasami jest tak, że ja zjadłabym śniadanie, obiad i tylko kolację. 3 posiłki i mi to wystarcza po prostu o tak. Ale no, zaraz z wagi lecę dalej, więc no muszę jakoś się pilnować. Także tak to wygląda, kochani moi. Mniej więcej, no jeszcze długa, długa droga przede mną. No cieszę się, że wiecie, ograniczyłam tłuszcze, niezdrowe tłuszcze, że te słodycze właśnie wykluczyłam i jakoś mnie tak mega nie ciągnie. Jak mnie ciągnie, to po prostu loda zjem i tyle mi wystarczy. Albo po prostu wypiję sobie kawę, gdzie tam jest trochę, wiecie, słodyczy, bo pocukruję ją i posłodzę ją i tyle. Także tyle, kochani. Zbiera mi się ten błyszczyk na orze, błyszczyk z tego. Lumene to się nazywa? Lumene, tak. I on ma tendencję do zbierania się. Za każdym razem, jak go nałożę, to zawsze mam zebranego. Także starą go nie lubię, jak mi się coś zbiera. Dobra, kochani, to tyle. Naprawdę niewiele pytań, kilka takich, no ale się pomalowałam od razu z wami i nagrałam, także 2 w 1 takie, więc słuchajcie, jak wam się podobało, to kciuk do góry, no i tyle, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym filmiku, buziaki. Dobra, przyznajcie się, kto zauważył, że Frank jest powit na się łóżeczku. Normalnie nie zauważam, kiedy on tam szedł. I może teraz sobie przejrzeć filmik, zobaczyć przez jaki czas on leżał w tym łóżeczku. Jak długo? Napiszcie w komentarzu, kto zauważył, że on spał w tym łóżeczku. Także na razie, hej.